Zaczynamy jeszcze raz. Jestem u babci, 103-letniej babci Jadzi, którą znacie z YouTube'a. Na grillu bez alkoholu. Nie no, wziąłem jedno piwko, to tam Bogusiowi polałem szklaneczkę, a resztę sam wypiję, no bo przyjechałem samochodem, więc nie da rady, specjalnie to zrobiłem. Męczę się strasznie, no bo przy karkóweczce, no dobra tam, jedno piwko nie da. Ja już będę nakładał, słuchajcie. Słuchajcie, te dwie już się prawie zrobili. Ta to już się zrobiła. Ta już prawie, ta dochodzi. Ja już wam niosę, jedno jest. Odejść muś. Bardziej przypala drugie mnie. Patrz, przytrzymaj sobie. Nie. Na pewno? Bo jest dobre. Nie no. Ale to za dużo. Na pewno? Na pewno. Najwyżej my zjemy za babcię. My zjemy za babcię, tak? Trochę zasłona, ale jakby był chleb. I ketchup, a zresztą jest, ale ja nie, nie ten. To byłoby idealnie. Ale babcia tutaj nie chce drugiej karkówki zjeść, babciu. Dlaczego? Dlaczego babcia nie chce zjeść drugiej karkówki? Zaczął w październiku. No to wiemy. No to wiemy. A Musia zacznie 12 roczek. Nasza babcia ukochana, nasza cholera babcia, nie chce jeść karkówki. Jakbym... To już jest... Naprawdę... Dziękuję, no nie wiem... Zagubam się, tylko jak babci zrobię, tak delikatnie przysmażę. Spróbujemy, zobaczymy, najwyżej mucha zje, na tłuste łapy. Dobra, znaczy z tym, dziękuję. Z ketchupem, i z ten idealnie, tak ciutkę minimalnie ją przesoliłem. Moim zdaniem. Nie. My? Nie. Bo babcia jadła z chlebem? Z chlebkiem, z chlebkiem. Z chlebkiem, tak. Z chlebkiem, tak. Proszę o życzenia dla babci. 110 starczy? 120! Nie, 110! 110 wystarczy. Bogdan, jesteś na żywo, więc tutaj proszę się zachowywać. Ja zobacz, jak jestem grzeczny przy babci. Zresztą moi widzowie... A czy pan był kiedykolwiek niegrzeczny? Oj, bywałem. Bywałem? Tak, no bywałem, ale jak ktoś mnie zdenerwował, ale... No ale... Usiądę obok babci. Odejdź, Musiu. Nie, patrzę, że babci nie leży głowę. Babci się nie rusza. Babci nie leży głowę. Co prawda jestem trzeźwy, ale właśnie dlatego, że jestem trzeźwy, to się boję, żeby babci mi leży głowę, bo gdybym był nasiekany, to bym się nie bał w ogóle. O, widać nas. Jesteśmy na żywo i widzowie tam piszą, że Bogusia, ty masz okulary? Poczytałbyś nam? No dla babci tego nie zrobisz, dla mamy nie zrobisz tego. Boguś ma 70 lat, tak? Dobrze mówię? Masz 70 już? 70. Jest synem babci. Ale wygląda na mało lata. No, akurat nie wygląda tak, bo on dba o swoją zewnętrzność. Bez przesadyzmu. To jedno, co mogę mówić. Boguś, coś poczytasz, co nam chłopaki tam piszą, dziewczyny? Słuchajcie, idę. Boguś dostał dzisiaj prezent. Tajemnicę mózgu, żeby jemu mózg się troszeczkę naprawił. Tak. Tu dostał Świat Zwierząt, piękna książka Świat Zwierząt. A babcia dostała z 8 książek o Armii Krajowej, bo babcia jest łączniczką Armii Krajowej. Była. Skowronek. Byłam, Skowronka. Skowronek, tak? Skowronek. Skowronek. O, teraz to mogę się dobrać do tego ptasiego mleczka. A, proszę cię bardzo. Ale ja sam dam radę. A zaraz, moment. A lody? Ale jakie masz lody? Proszę bardzo. Ale to możesz pokazać ci tylko, aby nie ukraińskie. Na drugą nogę, babciu? Ja tu na drugą nogę. A jakie to ma znaczenie? No bo ja jestem Polakiem. Ty uważasz, że babcia, jak była w Powstaniu Warszawskim, to by jadła lody hitlerowskie? Jakoś tak sobie nie kojarzę. Czy babcia gdyby wiedziała, że Hitler wyprowadził Niemcy? No tak, ukraińskie lody. Przejęli wielką fabrykę w Polsce. I produkują pod nazwą angielską, amerykańską. A co ty myślisz? Olej, oleje, nie oleje, różne ten z Ukrainy ściągane w polskie butelki napełniane. I to nie ma norm. A ta nasza banda pozwala na to. A naszych Polaków ciśnie. Dlatego ja mówię, babciu,
To, że hitleryzm się skończył, to, że sowietyzm się skończył, nie znaczy, że się skończyła okupacja. Naprawdę, bo oni nas ekonomicznie cisną, strasznie. No ci z popisu. PO, PiS. Zgadza się. Ile firm polskich pada. Jakie są ceny i jakość tego. Ja wiem, że kiedyś było biednie. To jakie są? Ceny? Ukraiński? Nie, no może i nie. Big Milk to jest Algida. No to jakieś zagramaniczne. Patrzę na trzecią nogę, Ptasie. My? Nie. Proszę. Ale babcia taki, jest... Taki. A jestem żarłok strasznie. O, o nawet na drugą nogę. Ojejku, ojejku, taki. Żarłok strasznie. Nie to. Alkohol i słodycze to dla mnie to jest... Tylko, że słodycze powodują raka. Alkohol, depresję i... No i złe życie. Fajne jest, błogostan wprowadza alkohol, a potem na drugi dzień jest źle. Człowiek zaniedbuje pewne sprawy. Ale u pana tego nie ma. Jest. Jest. Jest, no. Jakbym raz w tygodniu pił, to ten, ale potrafię dwa. Czasami, znaczy czasami tam se chlapnę może, tam delikatnie, ale tak, tak ostro, to jest na pewno raz w tygodniu. Czasami dwa, to jest za dużo, bo to są cztery dni wyjęte z życiorysu. Bo następny dzień jest kas. I człowiek zaniedbuje pewne rzeczy, i to nie ma siły. I cały czas się to pogląda. Ja z tym. Dobrze, ale. Tak, pan wspaniale. Co ty jej dałeś, Bogdan? Zostaw, puść. Co ty jej dałeś? Bogdan, co ty jej dałeś zmrożoną tą? Co? Co ty jej dałeś, zobacz. A to mam. Otworzyła se lodówkę i... Bogdan, ale czy to jest Bogdan z takim. Nie, nie, proszę cię, zabierz. Bo ja nie, proszę cię, bo to jest ze skórą, bo jeszcze będę miał kłopot z psem. Proszę cię, nie rób takich rzeczy. Że już kiedyś z Kąsiorkiem miałem aferę kiełbasianą, bo jej dał gorącą kiełbasę, a ty jej dałeś ze skórą. Nie, 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 to nie ona winna, to nie, nie, to ty jej dałeś. Tak. No to ty jej dałeś, przecież ona nie, no jak to otworzyła sobie lodówkę, to, jak to wzięła tak łapą i tak pociągnęła, tak? A, no dobra, dobrze, to wszystko wiemy. To dam ci, rozumiesz, ten adres taki, słuchaj, to jest chyba Tworki i coś takiego. Dobra, dobra, już nie bój się, jak idę, idę do przodu. Oj, oj, nie wiem. Do kamcie w tyle zostawisz, tak? Słucham? Nie bądź taki hej na przód, bo kam cię w tyle zostawisz. No albo pająk ci wciągnął za obraz. Mistrza. Mistrzko. Zdradziłaś mnie. Mili, idę, słuchajcie. Zdradziła mnie, no. Co tam się stało? Nie, nie, zdradziła mnie, no. Słuchajcie. No, proszę, tu babcię muszę. Ja muszę tą karkubę, słuchajcie, jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Tak, bo ona się spali w końcu. Chodź ze mną, bo cię Bogdan tu widzę, daje ci głupotu, chodź. Ojejku. Babci, ja bym wolał bez tych komputerów, bez prądu żyć, aby wśród przyrody, wśród Polaków, wśród tej takiej dziczy, jak była kiedyś, a nie wszędzie, tylko szum, hałas, asfalt. Proszę usiąść. Lody dla ochłody, bardzo lody. Typowo chemiczne. Kiedyś to były lody. Babcia pamięta może przedwojenne te? Smaki lodów? Zielonej budki? Raczej nie pamiętam. Ja babci pytam, a nie Bogdana. Teraz wrócimy do babci, zapytamy. Słyszycie kruki? Posłyszę. Nie ma lodów. Karkubeczka prawie, prawie. To babci damy jeszcze drugą nogę, jak babcia będzie chciała. Jeszcze 5 minut. I będzie gitmarlin. O, rany przejdzie. Na musi damy to. Dobra, niech leży. Idziemy do babci. La, la, la. Musia prowadzi. Musia prowadzi. A jak mi się marzy, mówię jeszcze raz, powiem babci, jak mi się marzy, przepraszam, Boguś, jak mi się marzy, żeby żyć sobie właśnie w takich czasach przedwojennych. Czyli co? Na pewno nie? No Bogdan, w takim razie słuchaj, to w takim razie ja zostawiam to tutaj i tam zostawię resztę, to sobie już tam najwyżej tego. Przysmażycie, dobrze? Tam parę zostawię. Ta koleżanka, to co? No to ze mną właśnie tutaj. O, idę tylko po widelec. Poczęstuję, niech wystygnie na przyszłość. Będzie znowu afera, teraz ta karkówkana, no.
Jak z gąsiorem wtedy, afera kiełbasiana była. Dam jej gorącą kiełbasę, wyobrażasz sobie? Po cichu. A nie Piotrze, ja. No to jest do lodówki. No a co? A pan nie zawiezie do Warszawy? No ale ja do co ja będę woził? Samochód mi więcej spali wtedy. Paliwa. Tylko gdzie będzie nocował? Nie, ja jadę do domu. No? Nie. On dzisiaj ze mną śpi. Jadę do domu. Domek pusty stoi. A ja mam co jutro rano przez sad. Poza tym jestem trzeźwy. Mój, chodź, kochana. Został was. Kochana jesteś. Zobacz, ale że jestem przyszły. Zobacz, jaka kochana jest. Dobra, słuchajcie, to na pewno dam ci już kawałka nic. Ja już dziękuję. Dobra, to ja zjem kawałeczek jeszcze. Ten, starość, a niestety musiał tyle wytrzymać, to i te dwa kawałki będę musiał wstalować. Ale lody zjadłeś? Tak. Ta siemneczko? Prawie całe. Nie wierzę. Ojej. No i co? No ale nie mogę iść do siebie. Okłamałeś. Nie mogę iść do siebie, no razem z kartówką. Ja bym śledział z tortem jadł. O. Wyjdę, nie jestem. Jak zjesz jeszcze połowę, to tak. Powiem, że tak. O. To zostawimy muszce. A kiedy się tak ostrzygłeś? Gdzie? W domu. No tak, domyślam się, ale... Dwa tygodnie temu, tydzień, nie pamiętam. Gorąco jest, no to człowiek się lepiej chłodzi, wiesz. Ale lepiej ci było, jak miałeś taką tatę. A dla mnie nie. Dla innych tak, a dla mnie nie. To ma się lepiej czuć, inni czy ja? No tak, ja to mam tą twarz, widzisz jaką mam? No mam, płaską. Nie mówię o płaskostopiu. Ja o twarzy mówię. Ja też o twarzy. Babciu, może tego, Stasiego? Nie, no? Słodyczy, nie. Bo ja po prostu... Nie, to proszę. I za mnie. Właśnie dwa zjadłem na razie. Ja już. Wróćmy po prostu. Czekamy, aż wystygnie, muszka dostanie. Sum z Płocka na ruszcie. Nie sum z Płocka, a karkówka ze świni. Babcia ma humor, pisze Catfish. Ma, zawsze ma. Co smażysz, karkówę? Lajkujemy oczywiście, że tak. Wszystkiego dobrego, dziękujemy. Mam nadzieję, że dziękuję, dla babci. Dziękujemy. I za taką uroczystość, kurczę. O, tutaj pisze Krzysztof Kowalkowski z Płocka. Najlepszego dla naszej babci 200 lat. To my dawaliśmy 130, Krzysiek jest lepszy od nas. Cześć babciu, Justyna pisze do ciebie. Powiedz do Justyny, cześć Justynko. Babciu, jak możesz? No. Cześć Justynko. Pięknie. Mogą być. Tu po rusku ktoś napisał to. W Gdańsku. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego dla pani babci. 200 lat dla babci, Czaja napisał. 200 lat, wszyscy 200 życzą. U 103 lata to piękny wiek. Tyle to. A cóż to takiego jest, no bo 103 lata? Bogdan, przestań. Co za głupoty gadasz? No błagam się. Każdy z tych live'owiczy, który tu jest i każdy z nas oprócz babci tyle nie dożyje. No i to proste, no proste. To jest właśnie to. No chyba, że się mylę. No, zapewne się mylisz, bo ja zamierzam trochę więcej żyć. Jak 103 lata? Tak. Przestań, Bogdan. Ale przestań. A, tutaj jest ten z żylety, tak, to jest żylet. Ten cały ten. O. I tu jest Powstanie Warszawskie 1934. I tu hitlerowiec trzyma pistolet i będzie strzelał zaraz do dzieciaka, do powstańca warszawskiego dzieciaka. To jest na mojej... Rutek pisze, 103 lata, piękny wiek, Piotrek wieczorem późnym zadzwonię, dobrze, Rutku. Babcia ze starej gliny, to prawda. Z przedwojennej, polskiej gliny. A nie co teraz te wszystkie te banderowsko, żydowsko, niemieckiej gliny i ruskoj. No, Żydówki też wymordował jednak. No ale to tych biednych. Było tu w Łomiankach to był dom na domu, to coś żydowskie. Tych biednych wymordował, a ci bogaci, to, ci bogaci się wykupili i uciekli. Tak, i uciekli oczywiście. Jaka piłka?
Legia wieczorem, a z kim Legia gra? Przecież przed chwilą grała z GKS-em. W 37 roku już tutaj się z Niemiec do Polski Żydzi, a później do Ameryki. Przed wojną? Przed wojną, w 37 roku. No ten, a ten co przychodził po ryby, to był ten... Nie, no to taki stąd, ale to tamci to byli z Niemiec wyrzucani po prostu. A, że w czasie tam już tych czystek niemieckich, tak, rozumiem. Tak, tak, żydowski, bo to Żydzi z Niemczech jak się dzieli, to tutaj... A w ogóle ci to w Rumiankach byli już starymi wywalcami. To jeden z nich był oszust, Mortkę i... Nie, Mortkę był dokładny, był uczciwy, a Josek był... Oszustem. Jak się dawało, to skręcił. Czyli jeden z tych Żydów, co brali od taty, zawsze, od taty, od taty, tak? Trzeba było uważać. Od taty czy od dziadka? Od taty rybę? Od taty. To jeden był uczciwy, a drugi nieuczciwy Żyd, tak? Nie, ten Mortkę był uczciwy. Ale ten Josek taki cwaniak, że zawsze musiał wcześniej trafić aniżeli Mortkę. Mortkę to musiał na grzeczny przyjść, bo Joska musiał słuchać. To tak jak mi opowiadał jeden, że też tam kiedyś jakoś tak przed wojną czy coś przyniósł Żyd mleko, przynosił. Jakoś się potknął i zbił te szklane opakowanie, które było to mleko. No i on mówi, no to nie tego. On mówi, nie, to dla kotka. Kotek zjemy. To się rozlało, to kotek zbliżył, żeby zapłacić za te mleko. Takie cwaniaki, no. Pamiętasz to? Jest mucha? Słuchajcie, gdzie jest mucha? Jest tu, jest obok. Nie. Muszyna? Proszę bardzo. Chodź. Takie było chaba, to się należało. No tyle wyczekała. Takiego pana ma. Ale tyle wąchała takich dobrych, patrzyła jak my jedziemy, to się należy przecież. Ja to traktuję jak członka rodziny. No, w pewnym sensie. Ja wiem, że Boże kochany, jaki to pies jest wierny dla człowieka oddany. No, a mój kot? No. Ale kot też. No. Kot był, no był. Był, 14 lat żyła ta koteczka moja, Angielka. Ale to był naprawdę bardzo mądry kotek. Mądro tak tu się, jak muka przychodziła. On siedział albo tutaj, albo gdzieś tam na górze i tak się nie bał się much. To kotka była, tak? Kotka. Ale jak ja się... wziąłem ją, ja, bo lubię zwierzęta. Ktoś chciał po prostu oddać, bo dzieci dostały uczulenia tego pana i musiał oddać tego kota. No ja byłam kociara, mama kocia mama. Mama już nie pozwalała mu to... Kto wziął tego kota? Chyba ja. No, o czym ty mówisz? Kota to ty masz, ale czy wziąłeś, to ja nie wiem. To jedno i z drugim jest połączone. Babciu, a jest taka szansa, żebyś kiedyś nam opowiedziała, jak to było w więzieniu ubeckim? Gdzie? No, na tym, na Gęsiówce. W tym więzieniu powojennym. Nie rozumiem. Czy jest taka szansa, żeby kiedyś babcia nam opowiedziała, jak to było w tym więzieniu po wojnie? Na Gęsiówie. Na tej Gęsiówie to się nie mówi. Straszne rzeczy. W ogóle to było draństwo, bo już określenia nie mam. Mnie skrzywdzili, zabrali ten jeden sklep. Przeniosłam się. Ten pan powiedział, proszę pani, i mieszkanie zostawił mi, i sklep. Jak mi pani będzie miała pieniążki, to 100 tysięcy pani, bo pokój z kuchnią i sklep zostawił. A na tej środkowej mi zabrali. Ale wiem o tym, że to było, że ja w AK byłam. W Armii Krajowej. Oni wszędzie tam męczyli dobrze i no niestety taka prawda. Że zabrali mi jedne, zabrali mi drugie, a w końcu taka wstrętna, chodziły takie trójki. Węszyły gdzieś tam, co masło, przecież to były takie no, nienormalne ceny.
Masło kosztowało 30 zł, już tak w tej chwili nie wiem, a cena 15 trzeba było wystawiać. Jak ktoś przyszedł nieznajomy, to dostawał go, bo ja po 10 około niepewnej osobie sprzedawałam, bo żeby nie wpaść. A raz, a ta małpa przyszła i ja miałam sacharyny w przedpokoju. Ona mówi, ja nie wyszłam, ja w sklepie byłam. Ale bandytka. Srętny babsztyn i dostałam się na tą gęsiówę za tą sacharynę. A miałam tą sacharynę, miałam dwie. Pani Kalinowska, która była cukrzyna, cukrzycę chora, i pani Piotrowska. I dla nich tą sacharynę dostawałam od takiej osoby, która w aptece pracowała. Bo one sobie uzupełniały cukier, znaczy z tą sacharyną. I ona mnie małpa. Na tej gęsiówce to już ja nie wiem, czy można ludzi tak karać. Tak strasznie. Brudy to kobiety przecież były w tej celi. To cela to obora, tam ze 100 osób czasami było na jednej. No zgadza się. Nas tam było chyba 15. Pod jedną celą, tak? Pod jedną celą, no co, ale to były cele piwnice takie. Zimno? Przecież. No tak, że zimno tam, to jeszcze mało. Po 6 tygodniach jak wyszłam, to nie widziałam na jakim świecie już. Bez toalety? No w kółeł, no oczywiście, że... Yes. Bez wody? W ogóle to się nie mówi. Woda w kuble? Toaleta w kubeł? No, wszystko w piwnicy. W ogóle warunki były... Żwieta tak czasami, ja mówię, daj mi święty spokój, nie wspominaj mi tych czasów, bo ja akurat nie wiesz, dostałam od nich strasznie. Człowiek, wykrwawiona Polska, oni jeszcze Polaków jeszcze męczyli. Komuniści. Do tej pory komuniści nas męczą. Do tej pory. Mieli. No nie wspominam sobie. Ja nie będę wspominał, jak mam doświadczenie. Doświadczyłam tego. A wiesz o co poszło? O sacharynę. No przecież babcia mówiła. No i to nie była w sklepie, tylko była w domu. Ale jak ona weszła do domu i znalazła, zobaczyła, że leży na wierzchu? Nie. Ona weszła, schodki były, ja miałam ze sklepu do przedpokoju. I w przedpokoju na etażerce leżała właśnie ta sacharyna. I tego samego dnia milicja przyszła? Nie, to w ogóle... Od razu? Wstrętny okres był. Nie wiem taki, czy ja dlatego, że byłam w tym, w tej, już tak sobie przemyślałam. Mucha, zostaw, zostaw. Że chyba to było zemsta. Dlatego, że zemsta te akowców znowu zdołować, ile się da. Że taka wstrętna, ojej. Ale chodzili tak, nękali dosłownie, no, jakieś chodziły te trójki. Masło 30, a sprzedaj za 15. To był nienormalny czas. Nienormalne czasy były. Wszystko co ruskie to nienormalne. Czy ruskie, radzieckie, no bo co ruskie to piękne, ale to co radzieckie to tragedia. A to jest komunizm. Owszem, ja miałam. Ja handlowałam. Najlepiej to handlowałam. Kierowcy na wprost mieli na wprost szkoły boisko. I tam stawiali swoje samochody. Do mnie przychodzili na setkę. Ale na strzeleckiej, tak? Środkowej. Na środkowej. Tak, na setkę i coś tam przegryźć. I na tym najlepiej zarabiałam. A do tego to jeszcze nie była legalnie, tylko bimberek. Czyli bimberek i ogóra. I śledzia. Nie. Ogóra? Nie, kiełbasyka. Aha. Bo z drugiej strony to jej się jakoś udawało. Boże kochane, skąd to ona przywoziła, to już nie jestem pewna. Dobre wędliny. Z jakiegoś tam kierunek, nie wiem, za Radzyminem, czy gdzieś przywoziła. Rykszą przyjeżdżała, przywoziła. Udawało się. Ja zawsze miałam schowane. I temu, komu uważałam, to sprzedawałam. A jak ktoś tam niepewny, a ostatecznie no,
ileś tam lat prowadziłam jeden ten sklep i później ten drugi, ale wstrętny. A dobrze, że tylko 6 tygodni, a jaki wyrok był w ogóle? 6 tygodni, czy to bez wyroku? Nie, ja bym była, siedziała pół roku. Tylko gdyby nie to, że znajomy. Że mój mąż miał, no, Znajomego. Prokuratora. I zwolnili mnie po 6 tygodniach. To pół roku, tak, ciężko. Pół roku siedzieć. To wyrok zapadł pół roku za to. Te wyroki to w ogóle, no to za co? No za to, ale że... sędzia w ogóle orzekał, czy było? Nie, to było takie jakieś, ja wiem, no, na... Na pas, przychodził, mówił, czy... Ten... Na tej, jak ona tam, Jagiellońskiej jakiś taki. A w tej prokuraturze starej? Znaczy to, tak, co teraz jest? Tak. W tym takim zielonym budynku? Nie wiem już, jak, bo w końcu ja nie byłam żadnym, no Boże, jedynym przestępcą już. Cóż mówić, ja nie wspominam. Wspominam jak najgorzej te czasy. Moje gdyby nie Kołacin, to... A żeby nie Kołacin, to bym siedziała na pewno, a on... Po drugie, on też taki prokurator z Duracza. Bo Duracz to był taki... Po tej szkole, co ty nie wiesz, co prokurator to był stalinowski. Ale no, stalinowski, on był właśnie taka szkoła była. Z tej szkoły. No ale trzeba przyznać zawsze... No ale to wiesz, jak kolega koledze. Bo no. Trzeba było... A po drugie... Zygmunt sobie nie mógł, mój mąż nie mógł sobie poradzić. Mieliśmy pięknego psa z gór, świętego Bernarda. Musiałby chodzić do pracy, pies zostawał. Nie było nikogo. Były momenty, że pies też potrzebuje nie dwa razy wychodzić, załatwiać się, tak? Więc przychodzi i musiał sprzątać, nie dawał sobie rady i znowu do Kołacina. No i Kołacin jako ten stary prokurator. Zwolnili mnie wcześniej. Męczyli za Niemca, męczyli za Ruska, co? Na tyle męczą za Tuska. Leży inaczej, ekonomicznie. Minie tylko Ukrainiec, ale akurat mi nie udało. Ja się schowałam na Żoliborzu. Ja spadłam w wieszak. Na Żoliborzu. W czasie powstania? W czasie powstania. A za koleżanką, co się stało, nie wiem. Powiek poskodak na górę. To zamordował, zacznę. Mnie się udało, ja wpadłam na przedpokoju za wieszak, za urania, schowałam się, a ją dopadł, na pewno nie wiem. Wstrętne typy. Ojszczerze, mucha chodź tutaj. Wstrętne, nie ma porównania. Chodź tutaj do mnie, bo tam szerszeń lata, chodź, tu zostań. Bo ty go złapiesz, jeszcze połkniesz, będzie tragedia. Wleciał w szerszeń, wiesz, do środka, mam nadzieję, że wleci. Chodź tutaj. A się mi szerszeń na nodze usiadł, wiesz, wpadł do mnie, widziałem. Niemcy. Trudno, ja to do nich mam. To nie osa była? Co? To nie osa? Mówię, że tam leciał szerszeń, a ty mówisz tutaj. Ale tutaj osa leci. Tu jest osa, tam szerszeń, Boguś. Niemcy? Niemcy to nie ludzie, jak to powiedziała babcia taka jedna. To nie ludzie. Tak samo jak bolszewiki czy Ukraińcy. Ale są tacy mądrzy, że mówią, że Ukraińcy nie mordowali w Powstaniu Warszawskim. To ciekawe, dlaczego powstańcy pisali im farbą na plecach U. Poza tym byli z SS Galicjan. To taka SS-mańska, SS-owska, SS-mańska, taka jakby batalion tych zbrodniarzy. Jeszcze gorsi byli. Najgorsi. No to SS-man czy SS Galicjan to samo. Ale Ukraińcy mają w ogóle w naturze męczyć. No bo Niemiec to mordować, no i tam część Niemców męczyć. Bolszewicy męczyć, mordować. A Ukraińcy... Tak, wleciał. Nie wiem, gdzie on jest. A Ukraińcy mają, no kochają męczyć. Tak. Kochają tak. Męczyć. Żydzi mają podobnie, dlatego WB... Chodź tutaj, mucha. Dlatego WB bardzo dużo było Żydów, bo oni lubią męczyć. Lubią męczyć ludzi. Kochają się pastwić nad ludźmi. Fajnie było. Fajnie. Podżarliśmy troszeczkę. Szkoda, powiem, wiecie, żałuj, że nie byłaś. No to się przyjedzie kiedy indziej. No jeszcze może jakieś ryby wyskoczymy. Gdzieś byśmy wzięli babcię na łódkę i wysiedli jakieś piasko na 2-3 godziny. No myśmy jeszcze. No. Mam takie miejsce, gdzie będzie taka plażyczka w cieniu.
można sobie usiąść i najwyżej tam babcia będzie chciała, to sobie po prostu wrócimy. A w tym samym miejscu możemy się spotkać, co tam wtedy na Piaskale. Tam w tym miejscu właściwie, tam takie dobre miejsce, to i Kajtka namawiała. Ale tam jest muł i brud, tam to nie połowimy. Nie, Kotuniu, my mamy inne miejsce, tam jakbyś wirownia no to była. Wiem. No tam co byliśmy, co babcia schodziła, tak, wtedy łódka. Tam jest tylko jest taka pionowa ściana dwumetrowa, ale tam podobno Kajtka chce nam mówić, że Kajtek podjedzie cię tam, podjedzie Bogdan, bo już się teraz pokłócili, to znowu nie przyjedzie. I tam sobie sumy nałapiesz. A tych sumów to już prawie nie ma. Bo słyszałam, a słyszałaś? Burakowie łapią. A słyszałaś? Niech ci powiem. Co? Jaka złapałeś sumę? No różnego. No. Dwa metry, no. No dłuższego, dwójka na spole, tylko że to już dawno, teraz to ja tam z paru lat tym się nie chcę. Czy wyobrażasz? Dwa metry? Wiginę na sumę zrobię. Ale jeszcze nie odebrałem, nie odbiera ode mnie ten zbrojarz. No z wikliny zrobię taki patyk, taki jak na, nie wiem, jak dyszel od konia i będę dostał. No jaj, żeby tych sumkarzy te... Sumy trochę do Płocka się przeniosły, bo tam mają lepsze wody, mi zatrutą, ale tam znowu atandy jeżdżą i tymi ekosądami mordują zawody, cuda. Nocowałem w tym domku kiedyś. No pokażę wam domek, w którym nocowałem. Widzicie ten zielony domek? Chrapałem tam narąbany jak świnia. A ja byłem z kimś chyba wtedy w ogóle. Tak, z kimś, czy z kim ja wtedy byłem? Pierwsze słyszę. Sam byłem? Nie pierwsze pamiętam, tak byłem. Mogę, żebyś ty tam nocował. No, a skąd wiedziałem, że tam były dwa tapczany? I między innymi przejścia prawie nie było. Dwa tapczany. O, dobrze pamiętam? W jednym... W prawo się schodziło, gdzieś tam takie dwa tapczany wielkie leżały, tak? W jednym pokoju. Dwa tapczany, tak? Nie wiem. W jednym jeden stoi... Albo łóżko i tapczan. Łóżko, tak, tak. Dwa łóżka, o coś takiego. Polówka taka. Nie polówka, nie, tapczani pojedynczy. Skąd bym wiedział? I tak mało miejsca tam było. W drugiej to jest taka rozkładana kanapa. To może i ta kanapa, coś takiego. No, spałem, ale... spałem. Kogo? Ale to dlatego, że ona mnie cały czas kocha. No lecę cioci, bo Jula chce na zakupy chciała jechać. Ona tak? Mnie cały czas kocha. No, dziękuję. Aha, ja. Nie, to Jolu musisz... No bo coś ona chce kupić, ja nie wiem. Ale nie zakupy takie, jakieś coś innego ona chce kupić, tego innego sklepu. No. Uciekam. No, dziękuję, dziękuję kochany. Babciu. Naprawdę dziękuję, naprawdę 200. Panu, naprawdę 200. A on ma zrobić to, co mówiłem. Czy jakieś ogóry? Boguś, nie, ja dziękuję, mam ogóry. Boguś, naprawdę. Mnie to nie interesuje. No, mam wziąć i babciu, mam wziąć, no. Biorę. Zabieraj. To słuchajcie, to ja zaraz przyjdę jeszcze tylko po ten. Dziękuję bardzo. I jeszcze przyjdę po telefon. Zobacz, jak ona pije, biedna. No, pije, a ty nie pijesz? Ale biegnie już za tobą. Nie kocha. Babciu, jeszcze raz. No. Jeszcze raz buziaczki. I zdróweńka. Przyjadę jeszcze do was, słuchajcie, na jakiegoś grilla. Może jak Elka w ogóle będzie, wiesz, to sobie wtedy po ten... Na dłużej może. O, wtedy sobie może wychlam. Nie, bez przesady, ale bez ciebie. No tak, tak, no. Wypiję sobie parę, ze cztery piwka sobie, będzie wesoło. Ja to jak sobie wypiję, to jest wesoło. Cześć, kochani. Cześć, Laleczko. Trzymajcie się. Musia prowadzi. Boguś tutaj ten. Mili, żegnam was. Było bardzo sympatycznie, było bardzo miło. U babci się czuję jak u siebie w domu. Niestety, no, Karkuwa z trzech, no troszkę więcej jak piwerka. Ale czasami tak trzeba. Nie zawsze jest święto lasu. Bye, bye, bye. Bo następnego razu obiecuję. Mili, trzymajcie się. Żegna was Bogdan. Pożegnasz się jeszcze z naszymi? Tak? Chcesz się pożegnać? Boguś. Hej, hej. O. Cześć. Hej, hej, kupce klej, cześć. I fajnie. To ty cały czas nagrywasz.